Cześć. No cześć. Już jesteśmy. Niepokoiłeś się bardzo? Co? Mało co... Zawału nie dostałeś? Zawału nie dostałem. Co? Tak długo nas nie było? Ja wiem, długo, nie wiem, z godzinę, może z dwie godziny. Ale jakiś smutny jest, czemu jesteś zmęczony? Jedziesz z nami? Nie, posiadę sobie jeszcze trochę. Tak? No. No co tak patrzysz na mnie, no, bo patrzę na ciebie, bo... No ale to co, podałem ci się, czy co, bo nie wiem, czy co? Coś by, czy chcesz coś wyczytać z mojej twarzy? Nie wiem, dlaczego nie jedziesz z nami. Posiedzę sobie trochę. A ja mogę z tobą? Jak chcesz, to siadaj. Na początku myślałem, że to jest podróż w jedną stronę, tak? A okazało się, że podróż w dwie strony. Co tam dobrego? Nie wiem, zły jesteś na mnie, że pojechałem z nią? A dlaczego mam być zły? Absolutnie nie jestem zły. No może nie wiem, też byś może za szczęśliwy nie był, nie? No, no pewnie tak. No. Więc wiesz. Wiesz, w końcu rywalizujemy o jedną kobietę. Zachowujesz się jak nastoletnia dziewczynka, która strzela w focha i on w ogóle nawet nie chce z nią rozmawiać. Zagrały mi emocje przez chwilę i mi zagrały i finish, to wszystko, koniec. Bajka się skończyła, nie? Co ci mam jeszcze powiedzieć? Że ładnie słońce zachodzi? Ładnie słońce zachodzi po prawej stronie. A tak przypuszczam, że to zazdrość, tylko że aż tak? Ale kolego, kolacyjkę to sobie zrobisz sam. Zrobię, dam radę. To i tak będzie wybór Ani. Jeżeli wybierze mnie i co, on mnie znienawidzi przez to, że wybierze mnie Ania, a ja mam go znienawidzić, że wybierze jego? Nie jestem takim człowiekiem.